Dzień dobry, dotarliśmy do Lasu Rudnickiego i po długim czasie spróbujemy pokazać kolejne obiekty forteczne w naszym mieście. Las Rudnicki jest to teren, który jest nafaszerowany różnego rodzaju umocnieniami, głównie polowymi, ale warto je zobaczyć, chociażby spacerując po lesie, robiąc wypady sobie niedzielne, tak jak my to zrobiliśmy dzisiaj. I chcemy Wam pokazać kilka takich, no powiedzmy sobie, niezbyt czytelnych dzisiaj w terenie obiektów. Jesteśmy w tej chwili w części północnej lasu. W tamtej części znajduje się parking, jeden z większych, gdzie można spokojnie zatrzymać samochód. Natomiast idąc drogą, która się ciągnie praktycznie przez cały Las Rudnicki, dochodzimy do brukowanej drogi. Jest to jedna z tych dróg wojskowych, które zostały wybudowane po to, aby ułatwić komunikację między różnego rodzaju obiektami fortecznymi. O drogach zresztą przy innej okazji opowiem, ale warto się przejść właśnie tym kawałkiem, który się zachował. Natomiast ja w tej chwili znajduję się w miejscu, gdzie wykopano stanowisko do ukrycia jednego z samolotów. Cały Las Rudnicki jest pokryty tego typu obiektami. Parkowano tutaj po prostu samoloty, które miały być remontowane na terenie dzisiejszego WZU. To tam znajdowała się specjalna fabryka, która zajmowała się remontem głównie samolotów myśliwskich. I te samoloty, gdy przyjeżdżały, bardzo często uszkodzone na lawetach kolejowych, trafiały właśnie w to miejsce. Były maskowane i ewentualnie na lawetach bądź na własnym silniku dojeżdżały na teren zakładu. Także tu bardzo łatwo jest zobaczyć, jak takie ukrycie wyglądało. Nie ma niestety zachowanych w tej chwili żadnych elementów, które by pokazywały, w jaki sposób naciągano siatkę maskującą i jak te samoloty tutaj mogły ewentualnie dojechać. Nie było to z pewnością proste zadanie i wymagało od pilota naprawdę karkołomnych umiejętności. Nie ten obiekt jednak jest tutaj dzisiaj najważniejszy. Do kolejnego, który chciałem Wam pokazać, musimy udać się kawałek w tamtą stronę. Zapraszam. Jesteśmy przy schronie numer 10, czyli R10, który znajduje się na końcu tej drogi. Tutaj zaraz się rozciąga średnicówka, więc łatwo do niego dotrzeć, łatwo go zlokalizować w terenie. Jak widać, schron został wysadzony w powietrze. Prawdopodobnie jest to robota naszych saperów z 1939 roku, kiedy wycofując się z miasta Grudziądza około 4, może 5 września 1939 roku, wysadzili tutaj cały komplet schronów znajdujących się na tej linii. Trudno jest to ocenić, choć kilka pośrednich wskazówek może wskazywać na to. To jeszcze będzie musiało zostać zweryfikowane. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na tą malowniczą ruinę, pokazać ją, jak ona wygląda, bo takich schronów mamy w Grudziądzu ponad 30. Spróbujemy do kolejnych docierać w kolejnych odsłonach, jeśli będzie taka szansa. Chciałem zwrócić uwagę na ostatni element metalowy, który zachował się w tym schronie. To jest czerpia powietrza do tego schronu z widocznymi śladami postrzeleń, w jednym nawet jeszcze tkwi rdzeń jednego z pocisków. Schron został wbudowany w roku 1914-15. Jest to obiekt, który był jednym z wzmacniających tak zwany kolejny obwód zewnętrzny miasta Grudziądza i był przeznaczony tylko i wyłącznie do ochrony załogi, której zadaniem było obsadzenie linii znajdującej się w części położonej bardziej na południe od tego obiektu. Umocnienia polowe z 1945 roku rozpościerały się tutaj kawałek dalej i w tej chwili nie ma praktycznie po nich śladu, bo zostały zlikwidowane w trakcie budowy trasy średnicowej. Więc wynikałoby z tego, że obiekt nie był brany pod uwagę już w 1944 czy 1945 roku, jeżeli chodzi o umocnienia. Natomiast wiemy, że tak naprawdę tutaj ten obszar był tylko i wyłącznie obszarem, gdzie dochodziło do tak zwanych walk opóźniających. Przełamanie linii obronnej na północnym skraju Jeziora Rudnickiego doprowadziło do tego, że obrona niemiecka była po prostu rolowana. Niemcy uciekali praktycznie tutaj stąd, a w zasadzie to można powiedzieć tak, że żołnierze, którzy trafili tutaj na tą linię, na ten odcinek, pochodzili głównie ze szkoły
ozdojców znajdujących się w Lubawie. I nie mieli oni żadnego interesu, aby pozostawać tutaj na tym obszarze, dlatego że Rosjanie okrążali już Las Rudnicki i każda minuta pozostania tutaj na tym obszarze po przełamaniu linii mogła doprowadzić do tego, że dostaliby się do niewoli, a to by oznaczało tylko, w ich wypadku tylko i wyłącznie wyrok śmierci. Sam schron piechoty, jeżeli można to tutaj wskazać jeden z takich elementów, w tej części to znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, w części środkowej znajdowało się pomieszczenie dedykowane tylko i wyłącznie kadrze oficerskiej. Natomiast na tamtym skraju jest olbrzymia, w tej chwili spękana konstrukcja betonowa. Jest to umocniona latryna ze strzelnicami, które miały za zadanie tylko i wyłącznie chronić podejście do tego schronu. Tak więc krótki spacerek po Lesie Rudnickim. Bardzo łatwe dojście i możliwość obejrzenia tej ruiny obiektu fortecznego w naszym mieście. Jest to naprawdę, można powiedzieć tak, już z tego rodzaju przygoda. Natomiast kolejne obiekty, których tak naprawdę ciężko jest znaleźć w Lesie Rudnickim, bądź większa część osób, które tutaj chodzą, nie zauważają, pokażemy w kolejnych wejściach. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.